Cześć, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale, tu Piotr Glas z tej strony. I dzisiaj mamy czwartek, nie może zabraknąć fajnych wiadomości z rynku kryptowalut, jeżeli chodzi o ekosystem kosmosu i nie tylko. Także zaczynamy z tym koksem, jedziemy. I dzisiaj wpadły dwa artykuły, przegląd wiadomości DeFi i newsy DeFi Chain, Oxen, Rapids, Energy i Synovate. Także zapraszam na stronę i przeglądajcie sobie, czytajcie. I co do wczorajszego, to co mówiłem o stokenizowanych akcjach firm, to fajnie strona jest, bo pytało się parę osób, gdzie te informacje można znaleźć wszelkie. To jeżeli chodzi na przykład o poszczególne projekty na DeFi Chainie, to na przykład klikacie, bo oni na przykład dodali złoto, jest stokenizowane od nas taka z DeFi Chainem. Klikacie na to, na obrazek, co was interesuje. Otwiera wam się następna strona. Tu macie obecny kurs. Się wam wyświetli. I przejście w stronę projektu. Także nic trudnego. Czytajcie, bo to może być naprawdę fajna sprawa związana z tokenizowanymi na przykład właśnie akcjami firm, złotem. I może jeszcze dojdą jakieś inne rzeczy takie syntetyczne jak olej może, czy coś w tym stylu. Kto wie. Także zapraszam. Następna sprawa, na Mair wyrzutni, czyli to będzie wyrzutnia, czyli to będzie na tym metabonding. Wejdzie następny projekt, na to wychodzi i to będzie Ethereum, coś w tym stylu się to nazywa. I na razie gdzieś go ja sobie dodałem po prostu do, tu jak przejdziecie, jak wejdziecie w to, dodajcie sobie ich na Twitterze, żeby śledzić i zobaczyć, co to za projekt. Także do rozpatrzenia ten projekt. Zresztą, jeżeli ktoś już tam stake'uje sobie EGLD lub MEXA, to już coś go, tego Ethereum dostanie. Ogólnie cena za token będzie 4 centy wyjściowa. Zebrano w publicznej sprzedaży już 2 miliony dolarów, na to wychodzi. Oferowane tokeny 50 milionów Ethereum będzie. Dobrze mówię, chyba tak, 50 milionów i jakby nie patrzył. Launchpada 9 marca, rozpoczęła się rejestracja KIDS, 25 KIDS, który migawka EGLD Stacking, czyli migawka EGLD Stacking będzie już jutro, na to wychodzi. I 26 marca kup losy na loterię. I 28 marca ogłoś zwycięstwo, bilety zwycięstwa, zgłaszajcie tokeny Ethereum. Wszyscy uczestnicy zgłaszają niewydane EGLD. Czyli to jest to. Ja czekam na tą migawkę, w szczególności jeżeli chodzi o staking EGLD. Także do poczytania następna sprawa. Link będzie pod spodem. I teraz co ja dzisiaj tutaj sobie poszukałem. Zaraz, tutaj. Tak, Emoney ma partnerstwo z Panther. Także kto wie, może coś tu będzie się ciekawego działo. Jakiś DeFi ten Panther na to wychodzi jest. Też sprawa po prostu nie da się wszystkiego od razu sprawdzić, ale do miejmy w pamięci, trzeba to Holender sprawdzić. Następna sprawa, Yumi będzie. Następną jakby taką pod platformę otwierać i będzie, na to wychodzi, że będzie też tu testnet. Na razie zrobili taki konkurs, a czy konkurs, nie konkurs, po prostu się pytałem, jak nazwać tą platformę. I możecie sobie zgłaszać właśnie nazwy dla platformy. Ta Umi Mania po prostu chyba wygrała. Show this. Najwyżej się cofniemy. Tak, Umimania 61%. But first, we need some help for you. We need a new name for the testnet. So what should it be? Czyli nowy testnet będzie fajnie, bo też gdzieś czytałem, że będą jeszcze airdropy tam na Yumi. Także już nam raz dał. Każdy jest zadowolony. Następna sprawa, Vidulum, też aplikacja jest, weszło tam Atom i Osmo na Vidulum.
Tylko tam jest rejestracja z loginu i z passwordu, nie da się połączyć z Kepler Walletem, także jak to chce, to może tam sobie wchodzić. Hydro, tutaj będzie też airdrop dla SEFI i Secret Networku. Także też miejmy to na uwadze, przyszłościowy airdrop. Gravity Bridge wydał, jak będzie rosnął w przyszłości, także możecie sobie zobaczyć. Wrzucę też link do tego, żeby sobie poczytać, jak się będą rozwijać. Następne ważne sprawy. Esuma. To będzie związane coś z NFT. I tutaj 10, żeby się załapać na ten airdrop, to trzeba mieć 10 atomów, 20 Osmo, 10 Juno, 02 Neta, 50 Secret Network i 20, 200 Starsów. I tutaj jest dokładniejszy opis, jeżeli klikniecie na przykład, to ja wam dam link do całego wpisu. Jak klikniecie tam później, przejdziecie na ich stronę Esuma, follow, to obczajcie, że cały wpis, jak to będzie wyglądać, i to będzie tak jakby pierwszy taki dla posiadaczy Nety. I to będzie ogłoszenie Big Esuma Airdrop jeszcze dzisiaj będzie. Także dzisiaj będzie już ogłoszenie o tym airdropie. Następna sprawa. Jedziemy tutaj dalej. To jest od naszej strony. Bitsong będzie miał fan tokeny i będzie airdrop dla tego. Także trzeba do odpowiednich walidatorów, na przykład delegować Osmo, stakeować Osmo i odpowiedniego walidatora wybrać, żeby się załapać na ten airdrop fantokenów. Jak wiecie, sami fantokeny ma na przykład ten Chiliz, nie? To one mają typowo sportowe, do piłki nożnej czy coś w tym stylu i innych sportów, a tu będą fantokeny po prostu różnych na przykład czy muzyków, czy jakichś tam różnych artystów. Także może to być też ciekawe, jeżeli będą na przykład jacyś godni uwagi artyści. Także czemu nie, można przytulić zawsze fantokeny. Jest tu cały opis, artykuł wam wrzucę do tego, żebyście sobie mogli poczytać, jak to jest i których i ten token FIS fan token on Symfonia Clay będzie się nazywał, jest Clay na to wychodzi. I tu jest cały opis tego i Stake Osmo, Stake BTSG, czyli 4 sta BTSG token Any Validator Bitsong MadeNet, czyli tutaj dla BTSG, dla stakeowania Osmo i tutaj są walidatorzy podani, czyli w dwóch miejscach Osmo i jeszcze dla Juno. Też podani walidatorzy, żeby się załapać na ten fan token. Jest ich sporo, także może już niektórych macie, także warto sobie sprawdzić. I tutaj provide liquidity, czyli dla jakich pól płynności będzie BTSG Osmo, BTSG Atom i BTSG UST. To te pule płynności też będą brały udział w tym airdropie. I na Juno, BTSG z Juno. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten airdrop fan tokena. Link wklejam, wiadomo, pod filmikiem, żebyście mogli sobie załapać. Następna sprawa. To już dawałem. Aha, tutaj. Jeszcze Comdex. Wypełnijcie sobie pewną sprawę, niech mi się otworzy. To nie to, ale dam wam pewien dokument do wypełnienia, bo tam może być ktoś może wygrać po prostu sobie Comdexa trochę. Jest taki po prostu do wypełnienia forma. Tam podajemy tylko Gmaila, nazwę Twittera, nazwę z Telegrama swoją. I tyle i trzeba po prostu zaaplikować i może wygramy sobie coś Comdexa. Tak jak wiecie, też taka forma była podobna z Checket i kto to zrobił, to i tak mu wpadło ekstra tego Checket na $20. Także warto mi się wydaje zrobić, przytulić takie coś.
a nuż będzie, uda się coś z tego zyskać. Także tyle. Wszystko już wam podałem. Tak, wszystko podałem, to co mniej więcej przygotowałem na ten moment. Czyli tą formę wam rzucę, bo akurat sobie jej nie przygotowałem. Gdzieś muszę ją z powrotem odświeżyć, bo nawet wysyłałem paru osobom. Także ja tą formę wam jeszcze raz wkleję. Znaczy nie jeszcze raz wkleję, po prostu pod filmikiem od razu, może w pierwszym linku, żebyście sobie wypełnili. I wszelkie te informacje o danych airdropach, żebyście mogli sobie pośledzić, bo warto śledzić takie tematy. Airdropy zawsze to coś dają. I co do tego, dzisiaj ile mi dało ten Fortis Economica, bo to reinwestowałem. Teraz będę robił tak, że będę pół sobie reinwestował, a pół będę sobie wrzucał. To ten Fortis Economica na dzień dzisiejszy z tych naliczeń dał mi, jak sobie to przeliczyłem dolarowo, to wychodziło 42 dolary. Także jestem bardzo zadowolony. I po prostu od jutra już będę pół 50-50, jak to można powiedzieć. Pół reinwestował, pół zawierał w UST, a UST na Anchor Protocol będę wrzucał, niech zarabia. Także tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć.